Dzień dobry. Chcielibyśmy przedstawić Państwu krótki film instruktażowy, pokazujący właściwe stosowanie środków ochrony osobistej personelu medycznego w dobie pandemii COVID-19. Przedstawiam Państwu panią naczelną pielęgniarkę szpitala, panią Wiesławę Higersberger oraz pana doktora Jacka Kowalskiego, którzy są członkami zespołu medycznego do spraw opieki nad pacjentami z chorobami szczególnie zakaźnymi i niebezpiecznymi w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, współautorów książki dotyczącej tego tematu. Dlaczego tak istotne, dlaczego tak ważne jest prawidłowe używanie środków ochrony osobistej przez personel medyczny? Ponieważ stosowanie środków ochrony osobistej zabezpiecza nie tylko personel, ale również i pacjenta. By pomagać innym, należy samemu być zdrowym i bezpiecznym. Chciałbym poprosić, żeby Pan nam opowiedział dosłownie w kilku słowach i zaprezentował podstawowe środki ochrony osobistej. Zacznijmy od tego, że mamy bardzo wiele rodzajów dostępnych na rynku w chwili obecnej środków ochrony osobistej. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby odpowiednio je dopasować. Różne jakby czynności wymagają różnych poziomów ochrony. Nie trzeba marnować jakby środków ochrony osobistej niepotrzebnie. Mamy do wyboru po pierwsze rękawiczki jednorazowe. Powinny być różnych rozmiarów. Najlepiej, jeżeli będą rękawiczki dostępne również z przedłużonym mankietem, to zwiększa nasze bezpieczeństwo. Następnie mamy ochronę twarzy i oczu, czyli okulary ochronne, gogle bądź przyłbice. Preferowane są przyłbice. Ochraniają one dodatkowo maskę ochronną i dzięki temu maska pod przyłbicą zachowuje swoją czystość. Po trzecie mamy ochronę ciała, czyli fartuchy ochronne. Optymalnie fartuch powinien być barierowy, wodoodporny, z długimi rękawami, najlepiej z elastycznymi mankietami i długości do co najmniej kolan. W przypadku braku dostępności takich fartuchów możemy użyć spokojnie fartucha zwykłego, jednorazowego, flizelinowego. I najważniejsza część ochrony, czyli ochrona dróg oddechowych, czyli maski ochronne. Mamy maski jednorazowe, zwykłe chirurgiczne oraz maski wyższego poziomu ochrony, czyli maski respiratorowe, zaworowe bądź niezaworowe typu FFP2 bądź FFP3. To może poprosimy pana doktora, żeby na pani przykładzie pokazał takie wzorcowe zachowanie i ubieranie się w strój ochrony przez personel medyczny. Zawsze przed dotknięciem twarzy, czyli przed założeniem i po zdjęciu maski dokonujemy prawidłowej dezynfekcji rąk, więc pani Wiesia zdejmuje w tej chwili maskę chirurgiczną, ponownie dezynfekuje ręce i przystępujemy do prawidłowego zakładania środków ochrony osobistej. Jako pierwsze zakładamy fartuch. Fartuch oczywiście wodoodporny, barierowy. W tej chwili pokazujemy wersję ubioru jakby do dokonywania każdej procedury przy pacjencie, łącznie z procedurami generującymi aerozol oraz intensywną opiekę medyczną. Fartuch można założyć samodzielnie, jeżeli jesteśmy do tego zdolni, jeżeli nie, wymagana jest pomoc osoby drugiej. Ta osoba pomagająca powinna mieć na sobie maskę chirurgiczną oraz rękawiczki jednorazowe. Ja w tej chwili pomogę pani Wiesi zawiązać fartuch. Fartuch powinien być wiązany po pierwsze na wysokości szyi, po drugie na wysokości pasa, tak większość fartuchów po prostu ma taką konstrukcję. Więc następnie zakładamy rękawiczki ochronne. W naszych procedurach mamy dwie pary rękawiczek ochronnych. Pierwszą traktujemy jak tak zwaną naszą drugą skórę. Rękawiczki wewnętrzne powinny być zdecydowanie z przedłużonym mankietem celem większego zabezpieczenia i rozróżnienia w rękawiczki wewnętrznej od zewnętrznej. Następnie zakładamy półmaskę twarzową, w tym przypadku typu FFP3. Zakładając maskę należy unikać dotykania jej części przednich i wykonać tak zwany test szczelności maski. Zatykamy ręką zawór wdechowy i dokonujemy wdechu, sprawdzając, czy dochodzi do jakichkolwiek przecieków i nieszczelności maski. Następnie zakładamy przyłbicę ochronną i zakładamy ostatnią, drugą parę rękawiczek. I tak przygotowani, jak w tej chwili, jesteśmy gotowi do przystąpienia do pracy i do wejścia do izolatki do pacjenta. I tutaj taka dygresja, inaczej niż w życiu codziennym i prywatnym, zdejmowanie ciuszków okazuje się tu znacznie bardziej skomplikowane niż ich ubieranie. No, jest to punkt newralgiczny. Tak? Wychodząc z izolatki pacjenta, jakby nasz ubiór może być zanieczyszczony materiałem zakaźnym. W związku z tym prawidłowe zdjęcie środków ochrony osobistej chroni nas przed ewentualnym możliwym zakażeniem. Dezynfekujemy najbardziej zanieczyszczoną część naszego stroju, czyli rękawiczki zewnętrzne, tak zwane robocze i w sposób prawidłowy je zdejmujemy. Następnie dokonujemy kolejnej dezynfekcji rąk i zdejmujemy fartuch, chwytając go w miejscach,
których jest najmniej zanieczyszczony, czyli w okolicach ramion. Fartuch zdejmując, wywijamy na lewą stronę i umieszczamy w odpowiednim pojemniku do utylizacji. Następnie ponownie dezynfekujemy ręce, ponieważ będziemy dotykać twarzy i będziemy zdejmować przyłbicę ochronną. Przyłbicę chwytamy tylko w miejscach z tyłu i z boku, tak żeby unikać dotykania jej części przedniej, która może być zanieczyszczona. Jest to jedyny element środków ochrony osobistej, który możemy używać wielokrotnie. Następnie ponownie dezynfekujemy ręce. Maskę zdejmujemy również chwytając ją z boku, z tyłu twarzy za gumki, pochylając głowę do przodu i również unikając dotykania części przedniej maski, która może być zanieczyszczona. Umieszczamy ją w odpowiednim pojemniku do utylizacji. I ostatecznie dezynfekujemy ręce, zdejmując ostatnią parę rękawiczek i na sam koniec, po rozebraniu się ze wszystkich środków ochrony osobistej, powinniśmy dodatkowo umyć ręce bieżącą, ciepłą wodą z mydłem. To może na koniec kilka ciekawostek i rzeczy, które nie dla wszystkich, nie zawsze są oczywiste. Należy o tym pamiętać, aby przed stosowaniem środków ochrony osobistej mieć krótko obcięte paznokcie, nie używać żadnej biżuterii, ani również nie stosować żadnego makijażu. Dodałbym jeszcze, że każdy pracownik podmiotu leczniczego ma obowiązek jakby być zaznajomiony z posiadanymi środkami ochrony osobistej i w ich stosowaniu i odpowiednio dobrać sobie zarówno ich rozmiary oraz ich jakby rodzaj co do czynności, jaką wykonuje. I dotyczy to również pracowników, nie wiem, niemedycznych, czyli osoby z administracji czy działu technicznego. Dodałbym do tego może jeszcze głównych księgowych szpitali, którzy będą w końcu wiedzieć, dlaczego sprzętu idzie tak dużo i jakie to niesie koszty dla szpitala. No tak, ale dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu mamy odpowiedni sprzęt i oczywiście wsparcie finansowe. Ach, czyli rozumiem, że dzięki temu programowi, ja go zacytuję, bez trudny i ciężki do powtórzenia, zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego w ramach programu 2014-2020. Na koniec należy zaznaczyć, że jakby procedury dotyczące koronawirus nie są niczym nowym, tak? Każdy szpital posiada i powinien posiadać, bądź powinny być uaktualnione wytyczne a propos prawidłowego postępowania. Nie jest to nic nowego, to jest zwykła, standardowa izolacja oddechowa, którą powinniśmy stosować w każdym szpitalu w przypadku podejrzenia choroby przenoszonej tą drogą. Bardzo dziękuję za pokaz, a Państwa zapraszam do obejrzenia krótkiego materiału filmowego, ułatwiającego i utrwalającego zapamiętanie poszczególnych procedur.